Witam Was. Dziś porozmawiamy o tym, kto płaci odsetki. No, z odsetkami spotykamy się na każdym kroku, więc dobrze wiemy, że jak bierzemy kredyt, prawda, to trzeba te odsetki płacić. No, płacimy, płaczemy i śpimy z tą myślą i budzimy się z tą myślą. Te odsetki nas dręczą totalnie i wydaje nam się, ach, jakby to było dobrze, gdybym nie wzięła kredytu, bo wtedy nie płaciłabym tego haraczu na rzecz banku. Otóż mylicie się, dlatego że każdy z nas płaci ten haracz. Wszystko jedno, czy bierze kredyt, czy nie. Dlaczego? Dlatego, że jak kupujemy jakikolwiek towar, to w tych towarach, w cenie tych towarów zaklęte są odsetki. To jest część ceny. Przedsiębiorca, dobrze prosperujący przedsiębiorca, działający zgodnie z regułami zawartymi w naukach ekonomicznych przedsiębiorczości, powinien korzystać z kredytu. O, takie są zasady. Powiedziane jest, przedsiębiorca nie powinien się samofinansować. Przedsiębiorca powinien korzystać z kredytów. I nawet nasz premier Morawiecki mówi, że powinno być większe ubankowienie działalności. Generalnie gospodarkę zasila głównie, chyba w 90%, a może i w całości, pieniądz dłużny, czyli pieniądz, który jest wykreowany przez banki. I ten pieniądz dłużny cały czas funkcjonuje, a pieniądz dłużny powoduje oczywiście powstawanie odsetek. Ale to może nie jest całkiem zrozumiałe, więc postaram się to powiedzieć bardziej zrozumiale. A więc nasz pracodawca, który produkuje na przykład meble, prawda, finansuje się także z kredytu bankowego. Nie tylko wtedy, kiedy kupuje rzeczy trwałe, czyli maszyny, urządzenia i tak dalej, ale także posługuje się tak zwanym kredytem obrotowym. Czyli jeśli brakuje mu środków bieżących na to, żeby wypłacić nam pensję, to także korzysta z tego kredytu, płaci w związku z tym odsetki, my dostajemy tą pensję w terminie. I otóż prawie 70% kapitału, którym posługuje się przedsiębiorca, zgodnie z naukami obowiązującymi, powinno pochodzić właśnie z kredytów. A więc właściwie prawie każdy przedsiębiorca nie finansuje się sam, tylko posługuje się kredytem bankowym. I ten kredyt bankowy nie jest bezpłatny, prawda? W nim zawarte są odsetki. No, przecież przedsiębiorca nie dokłada tych odsetek z własnej kieszeni. Te odsetki także wchodzą w skład ceny, za którą my potem ten produkt kupujemy. I nie jest to jakaś kwota bagatelna. To są ogromne kwoty. Szacuje się, że od 30% kosztów w łańcuchu dostaw, oczywiście nie u jednego, tylko on kupuje też i ten poprzednik też korzysta z kredytów i ten poprzednik też korzysta z kredytów. Więc na każdym etapie, kiedy zaopatrujemy się do wytworzenia tego produktu finalnego, na każdym etapie każdy z tych producentów się zadłuża i każdy z tych producentów płaci odsetki i każdy z tych producentów te odsetki odbiera sobie w cenie tego, co sprzedaje. Więc mówi się, że to jest 30% kosztów wszystkich tego produktu finalnego, który kupujemy, a czasem mówi się, że nawet znacznie więcej. Ja nie wiem, czy rzeczywiście dochodzi to aż do 70%, jak to mówią naukowcy zachodni. Nie wiem, czy to jest akurat 70%, do 70%. Bardzo by mi się marzyło, żeby nasi ekonomiści, szczególnie ci piszący prace doktorskie, a więc żeby nasi doktoranci na przykład zajęli się takim tematem i zbadali ostatecznie, ile właściwie w cenie każdego produktu znajduje się tych kosztów, które dotyczą właśnie wydatków na odsetki bankowe, czyli po prostu na haracz płacony bankom. I tu musimy sobie zdać sprawę, że w każdym produkcie haracz płacony bankom jest wyższy niż zysk przedsiębiorców.
Tak jest naprawdę. Może nie dotyczy to wielkich korporacji, które może nie finansują się kredytami, bo rzeczywiście one mają tyle pieniędzy, że nie wiedzą, co z nimi zrobić, ale normalny przedsiębiorca, taki polski przedsiębiorca, przeciętny przedsiębiorca, on musi się posługiwać kredytem i on płaci haracz, ale naprawdę ten haracz jest przerzucony na nas, na konsumentów. Także zobaczcie, w cenie jest zarówno podatek, w cenie jest także są opłaty dodatkowe, prawda, ponoszone i w tej cenie jest także haracz płacony właśnie bankom. Czy jest jeszcze coś, co może nas w jakiś sposób uderzać i co też powoduje, że my płacimy haracz na określone grupy? Otóż tak, takim następnym haraczem jest co? Są prawa majątkowe. Jest na przykład logo, które kupił producent. Producent kupił jakieś logo, żeby wejść na rynek, prawda? Zapłacił za to logo, ale w cenie produktu, który dostarcza na rynek, w cenie produktu zapłata za to logo także się mieści. I to jest zapłata niemała. Niekiedy to logo to są wielkie, wielkie kwoty. To samo dotyczy patentów. Patent powinien wygasać, a nie, że przez 70 lat jeszcze płaci się prawa patentowe i jeszcze wnuki żyją z tego, że dziadek czy pradziadek wymyślił coś sensownego. To jest znowu nasza składka na określonego człowieka czy na określoną grupę ludzi. I na tym dzisiaj bym skończyła. Dziękuję bardzo.